to jest jedna z dróg, które prowadzą z miasta do lasu. Można przejść sobie jakieś nawet niecałe 2 km, a na końcu zawsze miejsce X, punkt docelowy. Od dzieciaka nastrajałem się na takie mikrowyprawy. To świetny poligon na takie przygotowanie się na większe wyprawy, na większe wyjazdy. Dzisiaj mamy pogodę sztormową. To drzewo musiało upaść kilka godzin temu i będzie świetnym materiałem na odpałkę. O, z tej części tutaj. Właśnie takie żywiczne. Ten las jest dla mnie czymś w rodzaju takiej łaźni. Mogę tutaj zmyć z siebie to takie umęczenie cyfrowe, te wszystkie godziny spędzone przed komputerem, to całe napięcie po oglądaniu zdjęć. Tutaj są fantastyczne warunki, żeby to wszystko na chwilkę odłożyć na bok i po prostu zalec gdzieś w mchu między drzewami. To jest po prostu las otomiński obok Gdańska. Taka pierwsza miejscówka, do której przyjeżdżałem jak byłem dzieciakiem. Miejsce inne niż podwórko, miejsce inne niż szkoła. Taki pierwszy smak przygody. To takie pierwsze też szukanie własnej odwagi, żeby zostać na noc wśród drzew z tymi wszystkimi niesamowitymi odgłosami. I dokładnie robię to dalej przez kolejne 30 lat. I myślę, że to miejsce jest właśnie taką moją inspiracją. To najlepiej mi się myśli w marszu. Dlatego lubię sobie wrzucić plecak na plecy, iść i mielić głową pomysły. Kawałeczek od domu i tak naprawdę bilet na ten cały wielki świat fantazji i wyobraźni, no bo to wszystko jest w głowie, tak? Ta potrzeba, żeby zmoczyć buty albo żeby poczuć zapach bagniska. W terenie przez ostatnie dni miałem ze sobą coś nowego, nowy aparat Fuji, który ma zmienioną ergonomię, ma stabilizowaną matrycę. Jest to idealne narzędzie do vlogowania, do nagrywania siebie. To jest dla mnie coś nowego. Aparat spisał się bardzo dzielnie w tej ulewie, więc teraz się dosuszamy i czołem pozdrowienia z Gdańska, pełnego przygód.